Początek mojego bycia tutaj w Polsce to było 3 w nocy, pociąg z Kijowa do Poznania. W Poznaniu byłem o 3 w nocy i przyjechałem do akademika. Wprowadziłem się do pokoju do 2 innych osób z Polski. Kompletnie nie mówią po polsku, tylko po angielsku. Język polski od samego początku był największym wyzwaniem dla mnie, więc miałem na uczelni miałem język polski, miałem zajęcie w języku polskim, no i plus jeszcze pomógł mi akademik. I chyba na pierwsze miejsce był postawił akademik, bo po zajęciach to przychodziłem i starałem się rozmawiać w języku polskim ze współlokatorami. Mówię po rosyjsko-ukraińsku, jestem bilingualem, mówię po angielsku, po polsku, po serbsku i trochę po niemiecku. Co się tyczy języka, w którym myślę, no w tej chwili myślę po polsku. I naprawdę myślę po polsku. Migracja to jest wyzwanie, oczywiście, że. I każda osoba, która podejmuje tą decyzję, na przykład wyjechać z swojego kraju, wyjechać nawet ze swojego miasta, no to spotyka się z różnymi problemami i wyzwaniami. I tak naprawdę nie trzeba się bać tych wyzwań i trzeba być otwartym na świat i starać się zrozumieć ten świat pod oczywiście, że własnym kątem. Pamiętam moment, w którym poczułem się, że tutaj czuję się w domu i to był chyba 2 rok życia mojego w Polsce. Musiałem pojechać do Belgii, do Brukseli na staż i byłem tam przez parę miesięcy. I zacząłem naprawdę tęsknić za Polską, bo w Brukseli miałem okazję, widziałem sklepy polskie. Czasami kupowałem jakieś rzeczy, tam takie produkty polskie. No i już pod koniec tego stażu już zacząłem myśleć, że naprawdę chcę wrócić do Warszawy i naprawdę tęsknię za tym miejscem. Więc to był moment, kiedy wracałem z Brukseli do Warszawy i myślałem, że wracam do domu. Rzeczy, które pomagają mi tutaj czuć się jak w domu, no to znajomi, kumple. Oczywiście, że ludzie wokół. No i chyba komfortowa sytuacja tutaj dla mnie, bo dom to jest dla mnie tam, gdzie mogę się rozwijać, mogę realizować swoje jakieś pomysły i gdzie czuję się komfortowo. Tutaj nie czuję się obcym i chyba czułem się obcym tylko na pierwszym etapie, kiedy jeszcze nie wiedziałem o tej kulturze tak dużo jak teraz wiem i nie mówię po polsku. To wtedy czułem się trochę obcy, a teraz tak naprawdę to jest mój drugi dom tutaj.